Tosza Czyża, ostatniego z naszych zawodników. Pozostali, którzy skakali już za kwadrigłodzi. Władimir Zografski, jeden z niższych w stawce, 160 parę centymetrów wzrostu, reprezentant Bułgarii, 122,5 w tym lepszym swoim treningowym skoku. Reprezentanta Bułgarii też dość wysoko teraz leczy nad zeskokiem i to był dobry skok Bułgara. Tak, to był dobry skok, zresztą Władimir Zografski stara się odbudować swoją formę pod okiem nie tylko ojca Emila Zografskiego, ale również przy współpracy ze słoweńskim szkoleniowcem Matiasem Szupanem. Od dłuższego już czasu współpracują ze sobą, jak mówił, techniki nie zmienia, natomiast to, nad czym on bardzo mocno pracował, to utrata wagi. Po prostu, mówi, był za gruby, kolokwialnie mówiąc, do tego, by skakać daleko. Mówi, że udało mu się zrzucić kilka kilogramów, teraz 131,5 metra i jest trzecim skokiem.